Scenariuszem tego pokazu będzie sytuacja active shooter, gdzie do tłumu, który się bawi, zacznie strzelać nieznany mężczyzna i spowoduje obrażenia u części osób. Część osób niestety nie przeżyje tej symulacji, oczywiście tylko w ramach symulacji, ale chcemy zaprezentować Państwu współdziałanie służb w wyniku działania zdarzenia, które coraz częściej dotyka kraje Europy, mianowicie sytuacji aktywnego strzelca, kiedy osoba znienacka podchodzi i zaczyna strzelać do osób postronnych. Proszę Państwa, za chwileczkę zaprezentujemy postępowanie w sytuacji zdarzenia kryzysowego w miejscowości X. Podczas jubenalium za chwileczkę dojdzie do zdarzenia kryzysowego. Ci młodzi ludzie nie spodziewają się, że za chwilę rozegra się jedna z największych tragedii w ich życiu, że niektórzy będą musieli walczyć o swoje życie i że służby ratunkowe zostaną zadysponowane do zdarzenia kryzysowego, jakim jest sytuacja active shooter. Następują pierwsze strzały. Ludzie jeszcze nie wiedzą, co się do końca dzieje. Jeden ze świadków zdarzenia informuje służby ratunkowe o zaistnieniu zdarzenia. Policja jest prośbą sponsora. Słuchaj, na placu przy ulicy policjantów doszło do zdarzenia. Tutaj na miejscu, zrozumiałem. Sprawca zdarzenia jest tak ustawiony, że próbuje jeszcze strzelać do rannych osób, które próbują uciekać. Na miejsce przybył patrol policji. Szybkie działanie policjantów. Policja! Ręce w dół! Powoduje, że napastnik został obezwładniony. Policjanci podchodzą i sprawdzają, czy nie posiada innej broni palnej, i sprawdzają jego stan. Proszę zauważyć, co się dzieje z osobami poszkodowanymi. Próbują wstawać, próbują udzielać pomocy innym osobom. Jeden z poszkodowanych prosi policjantów o pomoc. Jednak najważniejsze w tych zdarzeniach jest zapewnienie bezpieczeństwa. Policjanci sprawdzają napastnika. Policja dokonuje wstępnej segregacji osób poszkodowanych. Wzywa osoby, które mogą samodzielnie się przemieszczać do autobusu, który nieopodal tego zdarzenia został zaparkowany. Patrol policji już jest na miejscu zdarzenia. Zabezpieczają, miejsce jest bezpieczne. Udaj się do dowódcy patrolu, on powie ci, co się dzieje. W tych działaniach Państwowej Straży Pożarnej jest określenie liczby poszkodowanych ze szczególnym uwzględnieniem poszkodowanych z kolorem czerwonym. Udaje się na miejsce zdarzenia, zrozumiałem. Będzie odpowiedzialny za pierwotną segregację i rozdysponowanie poszkodowanych do szpitali. Przyjąłem wszystkie możliwe środki, zostaną wysłane do różnych miejsc zdarzenia. Również jestem w kontakcie z Szpitalnym Wydziałem Ratunkowym. Drodzy Państwo, podczas takiego zdarzenia jest to zdarzenie, które charakteryzuje się poszkodowanych, zostaje wdrożone z segregacji. To znaczy, te osoby, które w normalnych zdarzeniach, w normalnych sytuacjach, w wypadkach miałyby udzielaną pomoc, a byłyby to osoby, które są nieprzytomne, to odróżnie od grup oddechowych. One nie oddychają, w sytuacji katastrofy nie będą miały udzielane pomocy. Kolor czarny są to osoby, którym pomoc nie będzie w ogóle udzielana, które po odróżnieniu dróg oddechowych nie podejmują akcji oddechowej. W kolorze czerwonym będą to osoby priorytetowe, które jako pierwsze będą z miejsca zdarzenia ewakuowane w strefy względne bezpieczne. W kolorze żółtym są to osoby, które posiadają poważne obrażenia ciała, ale nie potrafią samodzielnie się poruszać. W kolorze zielonym, to zaznaczenie większe liczba osób poszkodowanych, są to osoby, które mogą samodzielnie się poruszać. Pomocy! Pomocy!
Również na poszczególnych poziomach udzielania pomocy, czy w szpitalach, w działach ratunkowych, w działaniach policyjnych powinny zostać wdrożone odpowiednie procedury postępowania na wypadek zdarzenia masowego. Może się okazać, że nie jedno miejsce zdarzenia nie jest tylko jeden sprawca, jest tu kilku. Również ci sprawcy mogą zagrażać zespołom ratownictwa medycznego, strażakom państwowym i straży pożarnej w sytuacji, kiedy będą oni udzielać pomocy. Zadaniem policji jest zapewnienie bezpieczeństwa, identyfikacja osób poszkodowanych, identyfikacja sprawców. Teoretycznie 8 zespołów w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jak wiadomo, nie wszystkie w jednym czasie dojadą na miejsce zdarzenia. W ciągu tej pierwszej godziny do dyspozycji teoretycznie mielibyśmy około 10, może 11 zespołów ratownictwa medycznego, które mogłyby wesprzeć. Szpitalne oddziały ratunkowe prowadzą monitoring możliwości przyjęcia poszkodowanych z kolorem czerwonym. Czas obsługi takiego pacjenta to jest około 2 godzin. Oczywiście, drodzy Państwo, ta akcja ratunkowa nie kończy się tylko na tym placu. Te działania przenoszą się do różnych szpitali, różnych centrów urazowych. Tutaj też w procedurach postępowania, tudzież w planowaniu takich akcji należy przemyśleć to też, że sprawcy takich zdarzeń, czy to będzie aktywny strzelec, czy to będzie kilku aktywnych strzelców, czy to będzie zamach terrorystyczny, mogą też wtórnych ataków dokonać właśnie na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Dlatego też plany, jeżeli chodzi o samo zabezpieczenie tych zdarzeń, muszą przewidywać najgorsze scenariusze związane z udzielaniem pomocy nie tylko na miejscu zdarzenia, ale w tych miejscach, gdzie te osoby będą transportowane, gdzie będzie udzielana im pomoc. Myślę, że wszystkim uczestnikom, symulantom, osobom uczestniczącym w akcji należą się wielkie brawa. Dlatego, drodzy Państwo, celem tej konferencji, tego spotkania jest właśnie wymiana poglądów, wymiana doświadczeń, abyśmy coraz lepiej mogli działać w tych zdarzeniach kryzysowych, jak również tworzyć nowe procedury postępowania i sprawdzać się w realnej sytuacji. Dziękuję serdecznie Państwu za uczestnictwo w tej symulacji.